Karol Jałochowski jest fizykiem z wykształcenia, który wykonuje zawód dziennikarza i reportera naukowego tygodnika Polityka. Jest autorem filmowej serii dokumentalnej Pionierzy, poświęconej wybitnym myślicielom epoki, niepokornym, a nawet krnąbrnym naukowcom, którzy odbiegają od schematów akademickich, a którzy kładli fundamenty pod dziedziny, którymi się zajmują. Był stypendystą Centrum Technologii Kwantowych Narodowego Uniwersytetu w Singapurze. Jest laureatem nagrody Grand Press w dziedzinie dziennikarstwo specjalistyczne. Podróżujesz po świecie i szukasz odpowiedzi. Jakie pytania zadajesz? Najprostsze. No o sens generalnie tego, co się wokół nas dzieje. I otrzymuję zwykle bardzo długie odpowiedzi. I co wtedy robisz, kiedy są takie długie? Wtedy czekam, aż sprzęt się zepsuje. Jeśli umożliwi zrobienie przerwy i ponowienie, odnowienie tego wątku. To ja myślę, że to był żart tak naprawdę. Szukam odpowiedzi na bardzo konkretne pytania. Znaczy jadę do swoich bohaterów z zestawem pytań dotyczących jednak zagadnień, którymi parają się od lat. I to są pytania dotyczące losu wszechświata, bądź natury wolnej woli, ale są to bardzo konkretne jednak pytania. I takie, na które ja też nie kryję, że nie prowadzę działalności takiej detektywistycznej czy dochodzeniowej. Jakby nie dręczę swoich rozmówców w żaden sposób. Jakby pozwalam pokazać im, czy wypowiedzieć to, co jest najcenniejsze, jak mi się wydaje, w ich dorobku. Spodziewasz się jakiejś odpowiedzi, czy jesteś otwarty na to, co się wydarzy? Że może wszystko być inaczej, niż sobie wymyśliłeś? Zawsze jest inaczej. Zawsze jestem, ja jestem dobrym uczniem, ja zawsze jestem dobrze przygotowany, bardzo gruntownie. Do tego stopnia, że scenariusz jest rozpisany na, no wręcz na minuty takiej rozmowy, czy takiego filmu. Co się stało z nauką, że te wybitne umysły są poza wielkimi centrami akademickimi? No nauka stała się firmą, jakby stała się przedsiębiorstwem. Jakby nie ma w tym specjalnie nic złego, bo dzięki temu nam się żyje lepiej, wygodniej, bezpieczniej, zdrowiej, dłużej. Te takie nagłe skoki, takie jakościowe w nauce, one się często odbywają zupełnie gdzieś na obrzeżach. Jakby to są ludzie, którzy dochodzili do swoich wyników w sposób no, taki poza paradygmatem. To są młodzi geniusze, to są ludzie, którzy latami całymi funkcjonowali poza uniwersytetem, przez 40 lat wykuwając mozolnie swoje teorie i zyskując powoli dopiero szacunek środowiska naukowego. Ale tylko taka sytuacja, w której można sobie pozwolić na pewną bezczelność bądź ignorowanie środowiska, może nie tylko, ale ona ułatwia, jakby taka pozycja w stosunku do świata nauki ułatwia jakby pokonywanie właśnie pewnych barier, pewnych takich pewną swobodę myślową też jakby zwiększa. Ma pewien potencjał taki dramatyczny w sobie, bo zwykle te postaci występują w jakimś konflikcie ze środowiskiem, albo może jeśli nawet nie konflikcie, to pewnym napięciu dialektycznym. I to jest... W napięciu, bo zaprzeczają uznanym teoriom, wygodnym... Chętnie wypowiadają się w sposób krytyczny o kolegach na przykład. No i jakby takich trudno jest tolerować. No. Takich w ramach regularnych instytucji. Oni nie awansują, czy nie awansowaliby, bo mają tendencję do chlapnięcia tu i tam. Czy to może świadczyć o tym, że kiedyś, kilka wieków temu, rewolucja naukowa zmieniła tory nauki, podzieliła ją na segmenty, oddzieliła duchowość i coś się stało i to pęknięcie dziś owocuje potrzebą wyskakiwania poza bezpieczne terytoria geniuszom? Ja myślę, że ta nauka oświeceniowa, czy tak by to, co się gdzieś tam w renesansie zaczęło pojawiać, taka wspaniała unia humanistyki i tego, co nazywamy teraz naukami ścisłymi, bo ona była jakby, no, to jest ułuda. Ona jakby mogła istnieć tylko przez chwilę, kiedy jeszcze poszczególne dziedziny nauki nie wypracowały własnych metodologii, własnego języka. I to było piękne, ale coś nie mogło trwać długo, przesadnie. Różne dziedziny nauki mówią różnymi językami, natomiast na pewno stało się tak, że się ta nauka podzieliła na taką bardzo pragmatyczną, uprawianą prawdopodobnie głównie w Stanach Zjednoczonych i taką naukę, która
dąży do pewnego, czy szuka pewnej warstwy meta, czy jakiegoś takiego zrozumienia bardziej ogólnego po prostu, czy nauki, która szuka pewnych fundamentów też filozoficznych. I taką naukę uprawia się chętnie w Europie na pewno. Z tym, że ta nauka amerykańska, jakby ona zdominowała w istocie nasze pojmowanie nauki, w ogóle naukę jako taką, no bo to jest potężna siła po prostu. I trochę zapominamy o tym, że trudno uprawiać dobrą naukę, nie będąc dobrym humanistą. Że jakby o tym, że też zapominamy, że nauka ma pewne uwarunkowania społeczne, psychologiczne, historyczne, emocjonalne też. Przywiązujemy się do pewnej teorii chętnie, do innych mniej, bo są mniej estetyczne albo mniej przyjazne jakoś dla użytkownika. I to ma znaczenie. Jakby ta historia nauki spisana w podręcznikach jest... Nie dość, że jest w chwili wydania podręcznika nieaktualna, to jest to, co znajdujemy w podręcznikach, jest to nauka przedawniona w pewien sposób, to jeszcze ona jest wyprana jakby z tego, czym ta nauka jest. Jest emocją, jest takim ścieraniem się, jest pewną tymczasowością, takim nadpisywaniem ciągłym treści jednych na drugie. Jest to jakby ten fakt, że naukę powinniśmy uważać za taki byt szkicowy. Nieustannie rozmazany, nieustannie sam sobie zaprzeczający. Jakby tego zapominamy o tym. Nauka taka jest. A czy po tylu rozmowach z fizykami, filozofami, przedstawicielami innych dziedzin, ale jak powiedziałeś sam, tymi przekraczającymi trochę swoje dziedziny, możesz powiedzieć, czy świat da się wyjaśnić racjonalnie? Z całą pewnością się nie da. Usiłujemy rzeczywiście wyjaśniać to racjonalnie. On się jakoś tam daje nawet wyjaśniać częściowo racjonalnie, co jest przedziwne. Właściwie nie powinien. Właściwie dlaczego się daje. Julian Barber, wybitny fizyk i bardzo kontrowersyjny, lubi taki cytat, który zresztą tobie powiedział w twoim filmie, z Szekspira, ze Snu nocy letniej. Musiałby człowiek być kompletnym osłem, żeby próbować ten sen wytłumaczyć. Czyli to trochę takie potwierdzenie tej nieracjonalności świata, w którym funkcjonujemy. Z punktu widzenia tych wszystkich wykresów, tych newtonowskich praw, które przyzwyczailiśmy się uważać za oczywiste. Usiłowania zrozumienia tego świata, one są, wydają się głęboko absurdalne, zważywszy poziom złożoności tej rzeczywistości. To jest właśnie głęboko nieracjonalne. To jest ta emocja, z którą przychodzimy do świata i próbujemy coś tam wydrzeć, jakieś prawdy. To jest bardzo takie... jesteśmy tacy puszałkowaci też w tym, ale nie ma wyjścia. Inaczej nic z tego, nie pchniemy tego wózka naprzód w żaden sposób. Ale niewątpliwie jest w tym element pewnej nieracjonalności, tak. Ale co zatrzymuje świat zachodni, tej zachodniej poważnej nauki zamkniętej w akademickich laboratoriach? Strach przed nieracjonalnością, czy takie opóźnione efekty rewolucji naukowej sprzed wieków? No to jest... To czy wymaga, pycha? Może pycha? Po pierwsze, na pewno jest tak, że bywało niegdyś tak, że pewne instytucje, na przykład IBM, prowadziły ośrodki, w których oprócz takich prac, czy badań o naturze pragmatycznej, prowadzone były badania, mówiąc oględnie, od czapy. To znaczy takie, które pozwalano, czy dawano wybranym uczonym na ogromną swobodę działania. I jest takie laboratorium właśnie pod Nowym Jorkiem, gdzie w ten sposób działało aż trzech takich uczonych, to byli geniusze, czy są geniusze. Benoit Mandelbrot był, on już nieżyjący, człowiek, który obmyślił tę koncepcję fraktala, struktur fraktalnych, jakby niebywale barwna postać. Jeden z bohaterów, dwóch bohaterów moich filmów w istocie poza tym, Charles Bennett, człowiek, który wynalazł metodę taką kwantową przesyłania kluczy kryptograficznych. Była to bardzo sprytna i bardzo taka trwała, odporna na włamania metoda. I współautor koncepcji teleportacji kwantowej. On w podobny sposób funkcjonował. Czyli miał do odrobienia pewne lekcje jakby w ramach tej firmy, tego IBM-a. A oprócz tego miał ogromne pole do działania. Tak jest dużo swobody. I w ramach tej swobody, tę swobodę wykorzystał wspaniale. Podobnie Grigory Chaitin, matematyk, który też właśnie pod Nowym Jorkiem, pracując dla IBM-a, zrobił też wiele dobrego dla tych takich, dla nauki, która
szybko do podręczników prawdopodobnie nie trafi. Także... No tak, bo to jest trochę tak, że i w przypadku fraktali, i w przypadku matematyki, to chodzi też o piękno na przykład, tak? Tak. Czyli jakieś paradoksy, które my nauczyliśmy się odrzucać, że coś mądrego czy prawdziwego bywa piękne albo dobre, czyli te płaszczyzny się mieszają ze sobą. To kryterium piękna, tak, ono jest taki miękki sposób obecny w nauce. Myślę, mm-hmm. że w ogóle jest obecne, bo równania są ładniejsze albo są brzydsze, teoria jest ładniejsza tak, albo brzydsza. Matematycy potrafią o tym mówić otwarcie. A to nawet metoda matematycy, jakby też nie mitologizować. To jest tak, że są ładne równania i brzydkie równania. Jakby wiemy to z lekcji matematyki, jakby one są. Z jakiegoś powodu jakby ta estetyka rozciąga się, czy poczucie estetyki rozciąga się jakby z kwiatków i obrazków jakby na równania też. I nie jest to też nam obce jakby odczucie, czy taka wrażliwość. Jakby trzeba... Chwalmy się. Każdy jest, myślę, w stanie odczuwać tego typu piękno. Natomiast także na takim fundamentalnym poziomie to pojęcie piękna jakoś tam działa, czy elegancji, on działa. Natomiast rzeczywiście są tacy uczeni, dla których to kryterium piękna jest absolutnie kluczowe i jakby to czasem prowadzi wręcz do jakiegoś obłędu, czy może prowadzić do obłędu. Czy fakt, że na przykład nie można tego piękna osiągnąć, jakby to... Był taki moment w historii matematyki na przykład, kiedy uważano, to był koniec XIX, początek XX wieku, kiedy wydawało się, że można tę matematykę zamknąć w takim złotym puzderku, że to wszystko się będzie ładnie samo wyjaśniać. Wystarczy tylko pokręcić korbką i te wszystkie prawdy, dowody matematyczne będą wyskakiwać po prostu eleganckie, ułożone. I to był piękny sen, bo zaraz potem przyszedł Kurt Gödel, który powiedział, że są prawdy, których nie sposób udowodnić, zdania prawdziwe, których prawdziwości nie sposób dowieść. I cały ten wspaniale budowany, ta konstrukcja wspaniale budowana, ona po prostu runęła. Tyle, że mało kto o to pyta. Gödel skończył gdzieś na granicy obłędu i osoby, które generalnie dotykały tego tematu, też mają poważne problemy z zasypianiem. Więc to tak wygląda. A dobro? A idea dobra? A dobra? Tak, no to jest Bo porzuciła naukę, wydawałoby się, ale jakiś wraca, czas temu. Wraca tylko tylnymi drzwiami. Też jakby nie każdy może sobie na to pozwolić. Wracając do twojego pytania o to, dlaczego taka nauka w rozumieniu oświeceniowym, czy renesansowym, ona nie jest uprawiana. Ona wymaga sporej odwagi cywilnej i takiej też wiary w to, że sobie nie schrzanisz kariery. Bo nauka, jak każda instytucja, jakby ma te kolejne szczeble, które należy pokonywać. Doktorat, habilitacja, profesura, nie wiem dokładnie, jak to tam wygląda, bo też tego typu się tematami nie zajmuje. I każda próba skupienia się na zagadnieniu, które jest ryzykowne, oznacza opóźnienie w pokonywaniu tych szczebli. Być może w ogóle oznacza, że wypadasz. I że koledzy ci wyprzedzą, a to jest jednak bardzo taki konkurencyjny rynek też. Niełatwo jest teraz znaleźć pracę, bo nawet będąc świetnym uczonym, po świetnej uczelni, konkurencja jest ostra. Jesteś fizykiem z wykształcenia. Jakie takie prawdy czy oczywistości akademickie, które nam, średnio wykształconym, wydają się podstawą współczesnej nauki i pojmowania świata, zostały obalone? Wszystkie, absolutnie wszystko, z czego się dowiaduje. Wszystko, czego się uczymy w szkole, wszystko, czego się uczymy na studiach. Czyli co, wszechświat nie jest jeden, czas nie płynie w jednym kierunku. Na przykład, upływ czasu jest zagadką, bo... Można z powodzeniem stworzyć taką teorię, taki opis świata, w którym ten czas w ogóle nie występuje. Jakby upływ czasu staje się jakąś fikcją, jakimś takim fenomenem postrzeganym wyłącznie z perspektywy subiektywnej naszej. Gdzieś tam ta świadomość nasza jakby buduje ten upływ, buduje jakąś iluzję upływu czasu, bo do opisania jakby stanu wszechświata ten czas jest absolutnie zbędny. Ale załóżmy, że płynie. A nawet jeśli założymy, że płynie, to niekoniecznie płynie w jedną stronę na przykład. No może płynie w dwie strony. Jest ładna teoria właśnie przez Barbura ostatnio u Kuta i kolegów, mówiąca, że czas płynie w obie strony, że gdzieś tam po drugiej stronie wielkiego wybuchu, mówiąc bardzo tak ogólnie, wszechświat biegnie sobie w drugą stronę. Jest podobny do tego naszego wszechświata. Ten bliźniaczy, ale jakoś tam trochę inny, jeszcze nie wiadomo do końca jak. A ty tego naukowca spotkałeś przed laty, powróciłeś do niego, kiedy on przeniósł zainteresowanie na troszeczkę inny kierunek swojego badania. I jaki jest stan umysłu geniusza krótko po zamknięciu pewnej myślowej teorii?
No jest w stanie chaosu, i euforii, i lęku, jest szok i trwoga, a jednocześnie euforia, nie wiadomo. To jest jeden z tych przypadków, kiedy scenariusz właśnie bierze w łeb. Bo Juliana Barbura spotkałem po raz pierwszy chyba z 7 lat temu, kiedy głosił teorię o tym, że czas nie istnieje, twardo, tak, bezkompromisowo. Nawet napisał książkę na ten temat, grubą książkę. I o tym rozmawialiśmy. To była dobra rozmowa i dobre spotkanie, też w takich okolicznościach dość takich jakby metaforycznie ładnych. Jego żona cierpi na choroby Alzheimera, jakby ten czas dla niej dla nich obojga jest czymś bardzo namacalnym. Jednocześnie Julian próbuje udowodnić, że jest to fikcja, że my jesteśmy, jako ludzie jesteśmy jakoś uwikłani w ten czas, a jednocześnie być może jest to taka tylko dla nas pułapka, bo wszechświat nie ma z tym problemu żadnego. I po powrocie do Juliana 2 lata temu, no włączam tę kamerę, sięgam po tę kartkę i lecimy, po czym Julian mówi, że wie, że właściwie to w ciągu ostatnich kilku miesięcy doszedł do wniosku, że to nie do końca tak wygląda z tym czasem, że on właściwie to chyba płynie, tylko w obie strony. No i to był ten moment, kiedy przydaje się awaria sprzętu. Musisz zebrać myśli. Trzeba zebrać myśli, przebudować jakby pomysł na całą rozmowę. Rzeczywiście jest tak, że jakby ta świadomość o nieistnieniu czasu, jakby Julian gdzieś przeniósł do tyłu głowy, a ten przód pracuje nad tą teorią, która sugeruje, że czas być może płynie właśnie po obie strony, co tłumaczy wiele różnych fenomenów obserwowanych tak w przyrodzie, z teleskopami i tak dalej. No bo to się łączy z tym, że wszechświat się rozszerza, że jest w jakimś dynamicznym ruchu, tylko właśnie w jakim kierunku, czy ku porządkowi, czy ku chaosowi. A tego to nie wiemy. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, których uczą nas, czy uczono w szkole. Nie wiem, czego uczono ciebie, mnie, to ja też nie pamiętam, czego uczono mnie. Na etapach różnych szkolnych zmieniało się. To były różne właśnie. Pierw był nieskończony, potem wszechświat był ograniczony, ale nieskończony w sensie, że rozszerzający się. Tak jest. No nie wiem, jak jest teraz. Nie, bo to było tak, że już zmierzaliśmy ku katastrofie, potem zmierzaliśmy ku innego rodzaju. Znaczy generalnie gdzieś tam na końcu jest katastrofa, tak? Bez wątpienia. Teraz pytanie, czy to no bo musi być, tak? Jeżeli był początek, musi być koniec, czy nie? No nie. Nie. No nie, właśnie o to chodzi, że nie, są panowie, którzy na przykład mają taką teorię, że wszechświat pracuje w takich cyklach. Się rodzi, jakby to powiedzieć, rozszerza, znaczy powstaje w procesie jakiegoś wielkiego wybuchu, się rozszerza, potem się wychładza, potem znowu zaczyna się kurczyć, coś znowu wybucha i tak koło Macieju. Są teorie, które w jakichś bąblach, no, wszechświatach, które rodzą się w rozmaitych bąblach, czarnych dziurach. To jest cała systematyka tych teorii o wieloświatach. To już nie jest tak, że jest jedna teoria o wielu światach, które istnieją równolegle, bądź jedna teoria o wszechświecie, który się odradza i cyklicznie i tak dalej. To jest całe zoo. Kiedyś ośmieszyłem właśnie w taki sposób, gdzieś podczas rozmowy z jednym z bardzo szacownych fizyków, właśnie kompletnie myląc jakieś dwie teorie kosmologiczne, ale był bardzo to życzliwy człowiek. Ja myślę, że nie ośmieszyłeś się, bo wiesz, bo ty spotykasz się z ludźmi, którzy są też na granicy, znaczy których można by ośmieszyć, tak? Bo jeżeli się wychodzi poza systemy myślowe, poza szkoły, to balansuje się właśnie na tej ryzykownej, cienkiej linii czy granicy. Czy ty się nie boisz czasem, że szaleństwo, no w rozumieniu też tym pozytywnym, że rozbuchane myśli, nieokiełznane teorie twoich bohaterów są czymś nieracjonalnym całkowicie. Boisz się tego? No tak, tak. Wkładam wiele pracy w to, żeby zweryfikować jakość tych teorii. To są osoby o absolutnie nieposzlakowanym dorobku naukowym. To nie ma miejsca na jakieś hosztaplerstwo. To są absolutnie fantastyczni naukowcy. Raczej chodzi o to, żeby ich samych jakby w tym zapale, w tym takim entuzjazmie, żeby w ten sposób ich nie ośmieszyć, tak po ludzku. Czy trafiłeś kiedyś do takiego mędrca, który cię zawiódł? Po pierwsze był taki wspomniany już wcześniej Chaitin, on mnie niemalże pogonił z domu w zasadzie, kiedy się widzieliśmy po raz pierwszy. Fight the system. You can't fight it, just ignore it. Try to find a way to ignore it. And do your thing. Nie wykazałem się dostateczną kompetencją, czy kompetencjami, jak się okazało. I on był jeszcze wtedy taki rzutki, taki, jeszcze był sporo młodszy, to było kilka lat temu. I rzeczywiście doszło do takich dość
stresujących sytuacji, ale okazało się, że w jakiś sposób go ująłem też, w jakiś tajemniczy sposób. Nie wiem, czy odpierając te jego wściekłe ataki, czy trudno mi powiedzieć. Także drugie spotkanie było już fantastyczne, absolutnie fantastyczne, pozbawione jakichkolwiek takich... Napięć, tak. Zawód jako taki nigdy mnie nie spotkał podczas tego typu spotkań. Kiedyś miałem okazję rozmawiać z Paulem Steinhardtem, który jest fizykiem, absolutnie wybitnym fizykiem, szefem chyba w ogóle Wydziału Fizyki na Uniwersytecie w Princeton. I on, pamiętam, opowiadał fantastyczne rzeczy o tym, czym się zajmuje. On się zajmuje właśnie taką teorią wszechświatów cyklicznych, pulsujących i tak dalej. Ale dla niego ta praca jest, jak sam przyznał, jest ćwiczeniem intelektualnym. Znaczy on nie jest przywiązany do żadnego z wariantów swojej teorii. Podchodzi z równą obojętnością do wszystkich sprzecznych teorii przez siebie sformułowanych. I to było zaskakujące, jakby takie właśnie czysto pragmatyczne, techniczne podejście do nauki. Nauki na najwyższym poziomie, ale jednak jakby pozbawionej tego aspektu emocjonalnego, czy takiego właśnie meta. Odepchnęło cię to od niego? Nie, to dało do myślenia. To jakby to dało, jakby to sprawia, że zaczynasz być może intensywnie doceniać tych uczonych, dla których ta nauka jest w sposób absolutnie nierozerwalnie spleciona z ich jakby życiem takim emocjonalnym, z ich postrzeganiem świata, z ich rozumieniem świata. Bo to, myślę, że tak szukam tych ludzi tak naprawdę. To jest klucz. Ludzi, dla których nauka jest jednym tylko z wielu aspektów rozumienia czy odnajdywania się w świecie. Jakby i ona jest nierozerwalnie też spleciona jakby ze wszystkimi aspektami człowieczeństwa i naszego tutaj pobytu na tym padole. Także to jest myślę klucz, jeśli chodzi o poszukiwanie, czy dobór. Przeprowadziłeś wywiady z kilkudziesięcioma wybitnymi uczonymi. Co mają ze sobą wspólnego? Czy jest jakaś wspólna cecha dla nich? No są dzieci, to są chłopcy i dziewczynki zamknięci, zaklęci w ciałach starców, często starców, zwykle starców, jakoś tak się składa, którzy jakby wciąż tej swojej piaskownicy jakby się kapitalnie bawią i wciąż zadziwia ich ten świat. I autentycznie, jakby nie jest to jakby moja jakaś teraz forma kreacji czy zaklinania rzeczywistości. Rzeczywiście tak jest. To są ludzie, którzy nie przestali się dziwić autentycznie i których to zdziwienie męczy i dręczy, nie daje spać i każe właśnie wchodzić często w jakieś konflikty z kolegami, ze środowiskiem i tak dalej. Jest to, no tacy dzieci po prostu. To ja ci życzę, żeby dziecko w tobie doprowadziło cię jeszcze do wielu niezwykłych piaskownic innych dzieciaków. Bardzo ci dziękuję.